Fundacja SCP swojego czasu stała się bardzo popularna za sprawą gry SCP Containment Breach. Była to prosta gra niezależna, utrzymana w klimacie horroru. Ale czym jest owa fundacja, na podstawie której ta gra powstała? W tym filmie postaram wam się przybliżyć ten temat. Na samym początku trzeba powiedzieć, że fundacja SCP jest fikcyjna. Ona po prostu nie istnieje i powstała jedynie w celach rozrywkowych. Słuchając tego filmu nie poznajcie jakiejś tajemnej wiedzy czy coś. Możecie mi nie wierzyć, ale to nie mój problem. A zaczynając od początku, na wstępie najlepiej przeczytać tekst, który znajduje się na głównej stronie fundacji. Możecie go znaleźć zarówno w oryginale, jak i jego przetłumaczoną wersję. Ludzkość w obecnym stanie istnieje od setek tysięcy lat. Jednakże dopiero kilka ostatnich cokolwiek dla nas znaczyło. Co zajmowało nam czas przez te niezliczone lata, nim zaczęliśmy kształtować historię. Garbiliśmy się w jaskiniach, przy tlących się ogniskach. Baliśmy się rzeczy, których nie byliśmy w stanie zrozumieć. Nie wiedzieliśmy, dlaczego słońce co rano wschodzi znad horyzontu. Czym były te wielkie ryby z ludzkimi głowami? Skały, które ożywały. Monstra, na który widok traciło się zmysły. Zwaliśmy je aniołami i diabłami. Błagaliśmy, bo oszczędziły nam swojego gniewu. Modliliśmy się o zbawienie. Niektóre z nich pomarły, a ludzkość zaczęła sobie w końcu radzić. Świat nabiera coraz więcej sensu. Jednakże niewyjaśnione zjawiska będą nam towarzyszyć już zawsze. Wygląda na to, że sam wszechświat wymaga egzystencji rzeczy, których nie będziemy w stanie pojąć. Nie wrócimy do tych strasznych, ciemnych nocy. Nie będzie nami rządziła niewiadoma. Stawiamy czoła naszym wrogom. Ludzkość nie może się bać. Nikt inny nas nie ochroni. Czas stawić czoła zagrożeniom. Reszta ludzkości pozostaje niedoinformowana. Ale my musimy z ciemnością walczyć. Zabezpieczyć ją i izolować od strefy publicznej. Niech będzie innym dane żyć w rozkosznej iluzji normalnego świata. Zabezpieczamy, przechowujemy, chronimy. Administrator. A teraz w prostszych słowach. Fundacja SCP jest całkowicie niezależna od jakiegokolwiek światowego rządu. Zajmuje się ona znajdowaniem wszelkiego rodzaju anomalii, czyli zjawisk, bytów i obiektów naruszających definicję tego, co normalne. Wśród jej kolekcji możemy znaleźć m.in. kamienną statuę, która gdy nikt na nią nie patrzy, ożywa i zabija wszystkich, do których ma dostęp, zwaną potocznie Muminem, który stał się popularny za sprawą wcześniej wspomnianej gry. Nigdy nie kończące się nawiedzone schody. Komputer ze sztuczną inteligencją. Talię kart, o której można mówić i pisać tylko i wyłącznie w formie pytań i odpowiedzi. Czy nawet obiekt, o którym każdy zapomina, ale wiadomo, że nie jest kulisty. A to tylko niektóre z kilku tysięcy podmiotów organizacji. Wszystko, co robi fundacja, ma na celu zapewnienie ludzkości spokojnego życia, bez strachu czy wątpliwości, w przekonaniu o normalności otaczającego ich świata. Dodatkowo, za swoją misję przyjmuje uniezależnienie ludzkości od wszelkich wpływów pozaziemskich, pozawymiarowych i pozawszechświatowych. Nazwa fundacji SCP to skrót od trzech angielskich słów. Secure – zabezpieczyć. Fundacja zbiera anomalie celem zapobiegania wchodzeniu ich w kontakt z cywilami. Contain – przechować. Fundacja przechowuje anomalie celem zapobiegania ich wpływowi na otoczenie przez przemieszczenie, ukrywanie, rozkładanie albo utrzymywanie przekonania o nieistnieniu zjawiska. Protect – chronić. Fundacja chroni obiekty, ale przede wszystkim również ludzi, więc w ostateczności może anomalie neutralizować lub niszczyć, gdy zostaną uznane za zbyt niebezpieczne do przechowywania. Każda anomalia zabezpieczona przez fundację otrzymuje swój własny identyfikator. Standardowo zaczyna się on od liter SCP,
po których występuje numer podmiotu. SCP jest stworzone przez społeczność. Każdy, kto czuje się na siłach, może spróbować stworzyć własną historię. Na stronie można znaleźć porady dotyczące pisania, jak i regulamin. Aktualnie istnieje 10 oddziałów fundacji, każdy dla innego języka. Są to kolejno: filia angielska, filia rosyjska, filia koreańska, filia chińska, filia francuska, filia polska, filia hiszpańska, filia tajlandzka, filia japońska i filia niemiecka. Każda z nich posiada swoją własną bazę SCP, jak i zbiór wybranych, przetłumaczonych dokumentów z innych języków. Dodatkowo, w zależności od języka oryginału, posiada on odpowiedni skrót na końcu. Jedynie chińskie, polskie i hiszpańskie podmioty mają ten skrót w środku, a nie na końcu. Nie pytajcie mnie dlaczego. Anomalie opisane oryginalnie w języku angielskim nie posiadają żadnego skrótu. Oprócz opisów samych podmiotów, na stronie możemy znaleźć również opisy eksperymentów i akcji przeprowadzonych przez organizację oraz różne opowieści związane z SCP. W tym filmie to by było na tyle. W przyszłych poznamy więcej szczegółów dotyczących działania fundacji, jak i opisy poszczególnych eksperymentów. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o moich przyszłych filmach, możesz zasubskrybować mój kanał, jak również wcisnąć magiczny dzwoneczek. Jeżeli film Ci się spodobał, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę. Cześć!